Jest z nami wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy, Karolina Pawliczak. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Premierem serdecznie. Rządu Lewicy byłaby dzisiaj kobieta? Trudne pytanie, panie redaktorze, już na samym początku. I nieoczywista odpowiedź? Nie, myślę, że i kobieta, i mężczyzna może być dobrym premierem. No pytam, bo na konwencji programowej ostatniej wasze pomysły prezentowały tylko kobiety. Przekona mnie pani, że to nie był tylko taki chwyt marketingowy, że to nie była tylko sztuczka, PR-owski zabieg? Na naszej konwencji recepta dla Polski reprezentowały właśnie koncepcję prospołeczną, progospodarczą kobiety, merytoryczne kobiety, które zajmują się konkretnie danymi obszarami gospodarczymi. Były to posłanki Lewicy, które pracują w poszczególnych komisjach. No chodziło o to, żeby dobrze wyglądało, żeby chcieliście pokazać, że kobiety są na Lewicy ważne i rozumiem, są kandydatkami na ministrów w przyszłym rządzie. Panie redaktorze, my nie musimy pokazywać, że kobiety są ważne. Kobiety są ważne. Po prostu są ważne. No jak układaliście listy wyborcze, takie ważne nie były. Pamięta pani, ile jedynek dostały kobiety na listach Lewicy na przykład, prawda? Ale wracając do tego, co przed nami, no bo najpierw, żeby stworzyć rząd, trzeba wygrać wybory. Spójrzmy na to, jakimi pomysłami chcecie przekonać do siebie dzisiaj wyborców. Pokazujecie swój program i mówicie na przykład tak, skończymy z umowami śmieciowymi, bo wyzysk musi po prostu przestać się opłacać, aby źli pracodawcy nie obniżali kosztów wykorzystując ludzi, a dobrzy mogli rozwijać swoje firmy. Tak mówiłyście panie na konwencji. Czy posłanki i posłowie Lewicy, pani poseł, zatrudniają swoich pracowników i współpracowników, korzystając z tak zwanych umów śmieciowych? Ja mogę odpowiedzieć za siebie. Mam pracownika zatrudnioną, bo jest to pani, na umowę o pracę. Opłacam wszystkie składki, tak jak to powinno być. I tak powinno być w każdym biurze poselskim. Taka umowa powinna funkcjonować. I sprawdziłem, tak, rzeczywiście tak jest. Pani wykazuje w swoich sprawozdaniach, że nie podpisuje umów zlecenie czy umów o dzieło, ale posłów Lewicy jest w parlamencie 47. Z tego 8 osób tylko nie korzysta z umów zlecenie. Pozostali owszem korzystają. Co więcej, są tacy, którzy korzystają tylko z umów zlecenie. Nie mają pracowników na etacie. Rozumiem, że oni podpisują te umowy śmieciowe, ale się nie cieszą. Panie redaktorze, czasem jest tak, bo to są indywidualne sytuacje, czasem jest tak, że pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, a ta umowa zlecenie jest umową dodatkową, więc na pewno taką sytuację należałoby sprawdzić każdą indywidualnie i zobaczyć, jak to wygląda. Nie, poseł Bogusław Wątor ma 0 złotych wydatków, jeśli chodzi o pracę dla pracownika na umowę o pracę, a czy 45 tysięcy, jeśli chodzi o umowy zlecenia. Paweł Krutul, 0 złotych wydatków na etat, w rozliczeniu 64 tysiące umów zlecenie. Rozumiem, czasem pracownik sam chce być zatrudniony na umowę zlecenie, tak jak powiedziałam wcześniej, być może ta forma zatrudnienia jest dla niego odpowiedniejsza. Przyznam, że to są indywidualne kwestie, które na pewno trzeba również indywidualnie rozpatrzyć. Na konwencji programowej mówiły panie zupełnie co innego, że trzeba skończyć z tą plagą umów śmieciowych, pani poseł. Pytanie, jak zamierzacie skończyć z plagą umów śmieciowych? Chcemy przede wszystkim, żeby zlikwidowano umowy śmieciowe. To jest dla nas jedna z podstawowych Przed chwilą mówiła pani, wartości. Że one jednak są pożądane przez pracowników w niektórych przypadkach. Dlaczego je likwidować? Są ludzie, którzy chcą z nich skorzystać. No dobrze, ale to wszystko zależy od systemu prawnego, jaki dzisiaj jest zorganizowany. Są takie formy zatrudnienia i z tego pracownicy korzystają. Czasem jest tak, że pracownik jest postawiony po prostu pod ścianę, ale ja chcę też powiedzieć, że chcemy minimalnego wynagrodzenia 3,5 tysiąca złotych dla osób zatrudnionych w budżetówkach. Chcemy 100% pensji na chorobowym. Pakiet, jeśli chodzi o kwestie związane z pracą, ze sprawami społecznymi, z tym, o czym ja również mówiłam, bo są mi to sprawy bardzo bliskie, czyli opieka społeczna, wszystkie kwestie socjalne, jest również bardzo szeroki pakiet dedykowany. I o tym pakiecie będziemy za chwilę pani poseł rozmawiać. Dla osób starszych, dla seniorów dzisiaj tak porozmawiamy za chwilę, jeśli pani pozwoli. Karolina Pawliczak, o tym także w naszej rozmowie. Karolina Pawliczak, Lewica. Ale zanim to jeszcze o pracy w kontekście polityki. Czy państwo w klubie Lewicy przygotowują już wnioski o odwołanie ministrów Sasina, Dworczyka i Kamińskiego?
Będziemy o tym niebawem rozmawiać. Oczywiście jest kilka różnych wariantów, nad którymi należy się zastanowić. To jest i komisja śledcza, która być może powinna być powołana po to, żeby sprawdzić całą tą sytuację. Dzisiaj mamy bardzo gorący dzień. Pan premier Morawiecki dostał dwa poważne ciosy. Pierwszy cios i właściwie to jest cios na żądanie związany z kłamstwem, które przekazał, że została już uzgodniona umowa z Czechami w sprawie kopalni Turów. I drugi cios, który zadał mu jego przecież niedawny współpracownik, prezes NIK-u Banaś. Ale w sprawie wyborów kopertowych powinna powstać w Sejmie, pani zdaniem, komisja śledcza? Powinna powstać komisja śledcza. Oczywiście ministrowie powinni być odwołani, a być może, i to też jest sprawa, na którą należy się zastanowić, konstruktywne wotum zaufania, bo tak naprawdę w sytuacji, która dzisiaj jest, premier w każdym demokratycznym państwie tak naprawdę powinien podać się do dymisji. Sytuację Ale to dlatego pytam, czy klub Lewicy przygotowuje, no właśnie, wniosek o konstruktywne wotum nieufności, przygotowuje wnioski o wotum nieufności wobec ministrów, których wymieniłem? Panie redaktorze, sytuacja zadziała się dzisiaj. My dzisiaj mamy Nie, raport NIK-u jest już od dłuższego czasu znany i można było się spodziewać, że te zawiadomienia do prokuratury trafią. Państwo w międzyczasie nie przygotowywali tych wniosków, rozumiem. My dzisiaj mamy w tej sprawie również spotkanie, także myślę, że niebawem będą podjęte konkretne decyzje. Jutro na pewno przekazane zostaną z naszego klubu konkretne informacje w tej sprawie. Pani poseł, zapowiedzi programowe Lewicy są też takie, że na wizytę u lekarza specjalisty będziemy czekać maksymalnie miesiąc, jeśli będzie rządziła Lewica. I to nie jest nowy pomysł, słyszeliśmy go już w wyborach europejskich, między innymi Wiosna go wtedy zgłaszała, przekonywała, że jeśli pacjent będzie czekał dłużej niż 30 dni, no to będziemy mogli pójść do prywatnego lekarza i budżet państwa za to zapłaci. A Adrian Zandberg, człowiek z waszego klubu parlamentarnego, mówił wtedy, to jest pomysł na prywatyzację służby zdrowia. To nie jest pomysł na prywatyzację służby zdrowia w takim razie już, jeśli chodzi o pomysł Lewicy? Panie redaktorze, jesteśmy przeciwni prywatyzacji służby zdrowia, jesteśmy przeciwni centralizacji służby zdrowia, dlatego że mamy doskonałe przykłady szpitali powiatowych w ramach działalności samorządów, które to szpitale Jasne, doskonale Jasne, ale miesiąc czekania na wizytę u specjalisty, pani poseł, to już nie jest zagrożone tym, że to będzie dążenie do prywatyzacji służby zdrowia, jak mówiliście, niektórzy z was mówili jeszcze całkiem niedawno. Ja panu powiem tak, to się wszystko wiąże z tym, że Lewica mówi bezpośrednio o tym, o 7,2 PKB wzrostu nakładów na służbę zdrowia. Wszystko się wiąże z pieniędzmi. Ta sprawa związana, kwestia związana z negocjacją KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy, ale także Funduszu Odbudowy, to są ogromne środki, które będą przekazane na służbę zdrowia. Przypomnijmy 850 milionów euro. To służbę zdrowia, panie poseł. Proszę mi dokończyć. Wszystko wiąże się z pieniędzmi. Czas to pieniądz, także w naszej rozmowie. Ze skróceniem kolejek do specjalistów. I o tym, jak to zrobić, za chwilę porozmawiamy w radiu internetowym rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam zapraszamy i czekamy na słuchaczy. Karolina Pawliczak nieustająco z nami, klub parlamentarny Lewicy. No tak, mówią państwo, obiecują państwo, podniesiemy nakłady na ochronę zdrowia do poziomu 7,2% PKB do 2024 roku. Czyli jeśli Lewica wygra wybory, stworzy rząd w 2023 roku, to rozumiem, że już w pierwszym budżecie znajdą państwo dużo więcej pieniędzy na ochronę zdrowia w Polsce, tak? Tak, warto inwestować w zdrowie. My o tym zdrowiu wiele mówimy, ale również przedstawiamy konkretne projekty ustaw. To konkretnie, ile pieniędzy więcej trzeba by znaleźć w budżecie, na przykład w roku 2023 planując, żeby te 7,2% PKB osiągnąć, jeśli chodzi o nakłady na ochronę zdrowia? Ile więcej? Panie redaktorze, dzisiaj służba zdrowia kosztuje około 160, takie są koszty, 160 miliardów złotych, a ile więcej? Około 15 miliardów złotych trzeba znaleźć więcej. No na to nie da 7,2% pani procent, to tak nie wyliczyliśmy tego dobrze najwyraźniej. No
No jest to zbliżona liczba, bo przecież pamiętajmy, że służba zdrowia to jest, panie redaktorze, dużo obszerniejszy zakres. To nie tylko, tak jak wspomnieliśmy w pierwszej części, skrócenie kolejek, to są oczywiście nakłady związane z wynagrodzeniami dla pracowników służby zdrowia. To jest funkcjonowanie całego ogromnego, potężnego systemu służby zdrowia. Te nakłady dzisiaj na ochronę zdrowia, które NFZ przekazuje na przykład, to jest nieco ponad 100 miliardów złotych, prawda? I to jest kilkadziesiąt miliardów więcej, co najmniej trzeba by znaleźć, żeby osiągnąć poziom 7,2% PKB. Tak państwo to liczą? Panie redaktorze, te pieniądze są w systemie. Te pieniądze są w systemie. Ja niejednokrotnie rozmawiałam z lekarzami, z osobami, które zajmują się też od tej strony organizacyjnej służbą zdrowia. Natomiast kwestia jest tak naprawdę właśnie organizacyjna, logistyczna, przeorganizowania służby zdrowia. Ja wiem, że jest to temat bardzo trudny. Wielu ministrów na tym poległo niestety, no ale od czegoś trzeba zacząć. Przede wszystkim od tego, żeby rozpocząć większe nakłady na służbę zdrowia. Ja się cieszę z jednej strony, że PiS zaproponował te 7% PKB, ale do 2027 roku my tak długo nie możemy czekać. Ostatnio tylko gdzie znajdziecie te pieniądze? Pani mówi, te pieniądze są w systemie, przecież one tam istnieją, lekarze mówią, że istnieją, no ale gdzie one istnieją, pani poseł? My dzisiaj nie wydajemy 6% PKB nawet na system ochrony zdrowia w Polsce. Ja wiem, że nie wydajemy tyle i niestety jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o państwa Europy pod kątem właśnie wydawania środków na służbę zdrowia. Z tego co pamiętam, 830 chyba euro kosztuje. To jest koszt jednostkowy na jednego pacjenta. Jeśli chodzi o inne kraje Europy, to jest granica około 5000 euro, panie redaktorze. Także różnica jest znacząca. No i obiecywać można bardzo różne rzeczy, pani poseł. Tylko pytanie, jak to konkretnie będzie wyglądało? Bo na przykład, a propos pani działki, którą się pani zajmuje. Mówicie państwo tak. Dzisiaj seniorzy czekają od 18 do 26 miesięcy na pobyt w sanatorium. To absurd. Przekonujecie na swojej konwencji i obiecujecie, że najwyżej miesiąc będziemy czekać na miejsce w sanatorium. Szczytny cel. Pytanie, jak go zrealizować, to znaczy ile sanatoriów trzeba zbudować od nowa w Polsce, żeby to się rzeczywiście zrealizowało? Tak, to jest duży problem, bo to oczekiwanie jest przede wszystkim dla tych osób, które są na tej jesieni życia, ważnej jesieni życia, która powinna być bezpieczna. Tak, to jest problem, ale proszę mi odpowiedzieć na pytanie, ile sanatorium trzeba zbudować, żeby rzeczywiście miesiąc to był maksymalny czas czekania na miejsce w sanatorium? Powiem, panie redaktorze, jeżeli pan mi pozwoli odpowiedzieć. I faktycznie tak jest, bo mamy to zbadane, że tyle miesięcy seniorzy czekają, a nie powinni czekać. Panie redaktorze, w ośrodkach leczniczych oczywiście funkcjonują sanatoria i wcale nie trzeba ich też budować. Nie, mówiliście, że trzeba zbudować nowe sanatoria, pani poseł, na waszej konwencji programowej to słyszałem. Pytanie, ile czasu potrzebujecie rządząc, pani poseł, ile czasu potrzebujecie rządząc, żeby skrócić czas oczekiwania na sanatorium w Polsce z 18-26 miesięcy do miesiąca? Konkretnie, proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że w ciągu 2 lat jesteśmy w stanie to zrealizować, bo jeszcze chcę dokończyć. To jest kwestia współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w którym te środki, tak jak powiedziałam wcześniej, są. To jest kwestia przeorganizowania pewnych spraw. To jest kwestia tylko pieniędzy? To jest kwestia w dużej części pieniędzy, oczywiście. Czyli nie jest kwestia braku miejsc, że tak długo trzeba czekać, tylko pieniędzy. To jest kwestia pieniędzy. Rozmawiałam z osobą, która zajmuje się również od tej strony organizacyjnej. Często zdarza się niestety tak, no muszę to z przykrością powiedzieć, że są osoby, które jeżdżą częściej do sanatoriów, a są osoby, które czekają na przykład po 2-3 lata, czyli nawet dłużej niż my wskazujemy na naszej konwencji. To musi być pewien system sprawiedliwości społecznej, jeśli chodzi właśnie o wydawane skierowania do sanatoriów. Także to jest bardzo istotne. Natomiast hotele również mogą pełnić taką rolę sanatoriów. To jest tylko kwestia pewnych kwalifikacji, przekazania środków i umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. No nie, zdrowia. W wielu sanatoriach, pani poseł, muszą być też urządzenia, które służą rehabilitacji chociażby, czy zabiegom medycznym. W każdym sanatorium potrzebny jest też lekarz, który zajmuje się
prowadzeniem pacjentów, no i jest potrzebny personel wykwalifikowany, który wie, co z pacjentem zrobić, pani poseł. Tak, oczywiście, panie redaktorze, dlatego ja powiedziałam, że wiele takich ośrodków ma już taki standard, natomiast oczywiście wiadomo, że nie wszystkie, ale dla nas jest to bardzo istotne, no nie może być tak, że senior czeka tyle miesięcy. Tu pewnie się wszyscy zgodzimy, tu nie ma w ogóle sporu, pani poseł. Jest niezwykle istotna. Ale idźmy dalej, bo wiele obietnic padło na waszej konwencji programowej. Na przykład taka, najwyższy czas na podwyżki dla nauczycieli, na prawdziwy wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty wypłacanych z budżetu nie niższych niż średnie pensje w gospodarce. To powiedzmy, ile pieniędzy nauczyciel powinien dostawać na rękę co miesiąc? To wszystko też jest uzależnione od tego, ile pracuje. No nie, ale minimum, minimalna pensja dla nauczyciela, według Lewicy dzisiaj to... Panie redaktorze, my jesteśmy w stałym kontakcie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Wspieramy nauczycieli zawsze i wszędzie, również w tych czasach, kiedy były strajki nauczycielskie. Nie odpowiada pani na pytanie, pani poseł. No, przepraszam bardzo, panie redaktorze. Pytanie jest bardzo konkretne. Jakie powinno być minimalne wynagrodzenie dla nauczyciela w Polsce, każdego na rękę, co miesiąc? Panie redaktorze, nauczyciele naprawdę mają wynagrodzenie na różnych poziomach i pracują oczywiście na różnych etatach. Ale ja pytam o minimalne wynagrodzenie. Nie, państwo to podali na konwencji programowej, pani poseł. Ja tutaj nie żądam niewiadomych rzeczy. My powiedzieliśmy wprost, że nauczyciele powinni zarabiać więcej. Natomiast nie, powiedzieliście wprost, że powinni zarabiać więcej i nie mniej niż średnia pensja w gospodarce. To ile na rękę powinien dostawać nauczyciel dzisiaj? No dobrze, to jeżeli średnia pensja w gospodarce jest w granicach 4000 do 5000 no raczej złotych, 5. To na pewno nie mniej niż to 5000, panie redaktorze. Brutto. Jeżeli pan pyta o kwotę. Tak, pytam o kwotę, bo to bardzo ważne, jeśli się obiecuje wyższe wynagrodzenia. Ważne, i teraz tłumaczę, dlaczego pytam pani poseł. Nie, tłumaczę, dlaczego pytam pani poseł, bo jeśli ta średnia w gospodarce, to będzie jakieś pewnie 3800 zł na rękę dla nauczyciela minimum, to jaki byłby roczny koszt takich podwyżek dzisiaj? Panie redaktorze, my obliczyliśmy cały nasz program, który przedstawiliśmy na konwencji, na około 75 miliardów złotych. To rozumiem, to, a te koszty podwyżek to nauczycielskich, to jaki byłby koszt? Natomiast proszę mnie nie pytać o szczegóły dotyczące poszczególnych punktów, jeśli chodzi o ten zakres programowy, dlatego że może być to dane zmienne, które zmieniają się nawet w odniesieniu do danego roku. Także no nie, ale coś trzeba zaplanować, pani poseł. Wiemy, ile nauczyciele zarabiają, jaki jest budżet na te pensje przewidziany roczny, ile trzeba dołożyć, żeby spełnić ten postulat 3800 zł na rękę minimum dla każdego. No, do tego dochodzi 3,5 tysiąca pensji minimalnej w budżetówce dla każdego, czyli na przykład dla pracowników oświaty, tych niepedagogicznych, jeśli dobrze rozumiem, to są konkretne pieniądze do wyliczenia. Panie redaktorze, przedstawiliśmy konkretny, spójny program pod nazwą Recepta na Polskę. Pokazaliśmy, że Lewica ma program i chce go realizować wówczas, jeśli przejmie odpowiedzialność za Polskę i będziemy mogli krajem współrządzić. I jednej rzeczy nie powiedzieliście, pani poseł, nie powiedzieliście, skąd te wszystkie pieniądze, skąd te 75 miliardów złotych. Panie redaktorze, jest mnóstwo źródeł, z których można korzystać. Ja panu podam tylko parę haseł, ale proszę mi wierzyć, jest ich bardzo dużo. Chętnie posłucham. Które są dzisiaj przekazywane na CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny. To ile pieniędzy rocznie? To jest około, no panie redaktorze, cały projekt to jest około 40 miliardów. Na 10 lat, pani poseł. Polska Fundacja Narodowa, Sasin, wybory, mówię hasłowo, wybory kopertowe, 70 milionów złotych. Dzisiaj środków, które zostały wrzucone właściwie w coś, co nie zafunkcjonowało, 70 milionów kontra 75 miliardów, pani poseł. TVP 2 miliardy złotych. Ostrołęka, blok energetyczny, około 2 miliardów złotych. Proszę mi wierzyć, te pieniądze się znajdą. Musimy tylko przejąć odpowiedzialność za budżet, bo niestety ten budżet w dużej mierze jest również w szczególnych, określonych zakresach finansowych niedostępny. To pytanie konkretne, pani poseł. Czy da się zrealizować te wszystkie propozycje programowe, ogłoszone chociażby w niedzielę, bez podnoszenia podatków?
Oczywiście, że się da, panie redaktorze. Oczywiście, że się da, jestem przekonana. Po tym, co się dzisiaj dzieje w naszym kraju, po rozrzucaniu środków finansowych i takiej niegospodarności, jeśli chodzi o władzę rządzącą, to jestem w 100% przekonana, że możemy zrobić dobre, prospołeczne, progospodarcze projekty, które przedstawiliśmy na naszej konwencji. Czyli może pani dzisiaj zadeklarować wszystkim nas oglądającym, że jeśli Lewica stworzy rząd, to nie będzie podwyżki podatku dochodowego? Mogę zapewnić, że tak będzie. Także dla osób najwięcej zarabiających. Nie, panie redaktorze, no w tym pytaniu, które pan zadał, jednak jest ukryta treść. Jaka? Ja mówię, przepraszam, pytam o to, czy Lewica może zadeklarować, że nie będzie podwyżki podatku dochodowego, osób najlepiej zarabiających. Panie redaktorze, my nie mówimy o kilku procentach Polakach, którzy zarabiają najwięcej, o milionerach, którzy dzisiaj powinni, no niestety, mieć większe obciążenia podatkowe. Ja mówię o czasie po pandemii, trudnym okresie dla naszego kraju, również gospodarczo, dla drobnych również przedsiębiorców i osób fizycznych, które potraciły pracę, że dzisiaj w tym aspekcie my przedstawiamy... Nie, pani poseł, chwileczkę, przepraszam, bo teraz zamąciliśmy. Pytanie jest konkretne i wydaje mi się, że odpowiedź wszystko rozmyła. Czy Lewica przewiduje podwyżkę podatku dochodowego dla najwięcej zarabiających? Myśmy przedstawili projekt ustawy dla gigantów cyfrowych i to jest nasz konkret przedstawiający, że dla tych firm, które mają największe przychody roczne. To mówimy o firmach, ale, pani poseł, a ja pytam o podatek dochodowy od osób fizycznych i czy ci najwięcej zarabiający w czasie rządów Lewicy będą płacić podatki takie jak do tej pory, czy wyższe? Myślę, że ci, którzy zarabiają najwięcej, powinni również najwięcej ponosić w imię takiej solidarności społecznej, ponosić największe obciążenia na rzecz społeczeństwa. Natomiast czyli osoby, możliwe jest podniesienie stawki podatkowej dla osób najwięcej zarabiających? Tak, myślę, bo że tak. Był taki moment, kiedy SLD proponowało 40% stawkę PIT dla osób, które zarabiają około 200 000 złotych rocznie. To jest wciąż wasz postulat? Tak, ale panie redaktorze, to był postulat sprzed paru lat. Dzisiaj ta średnia dochodów zdecydowanie się zwiększyła, jeśli chodzi o kwestie osób, które pracują również na umowy. W związku z tym myślę, że ta średnia jest nie do przyjęcia, jeśli chodzi o osoby, które zarabiają 200 000 rocznie. Natomiast koncepcja co do obciążenia tych, gdzie widzi pani ten próg którzy... możliwy do podniesienia, do wprowadzenia ewentualnie nowej stawki podatku PIT? Myślę o osobach, które zarabiają powyżej 500 000 złotych. To jest ten próg, który faktycznie można przyjąć pod uwagę. To jeszcze krótko na koniec, bo czas rzeczywiście to pieniądz i nam się kończy, ale czy Lewica zgłosi swojego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich w kolejnym rozdaniu? Tak, rozmawiamy o tym, aby zgłosić kandydata. Jeszcze, przepraszam, nie podam nazwiska, natomiast no, przyznam, że dobrze byłoby, żeby to był znów wspólny kandydat całej opozycji, bo tylko taki kandydat ma szansę na to, by zostać rzecznikiem praw obywatelskich. Rozmawiają państwo z innymi klubami parlamentarnymi, no bo czas jest do czwartku, bodaj do 16. Takie negocjacje są prowadzone. I to ma być prawnik? Takiej osoby szukacie? Prawnik zgodnie z kwalifikacjami. To powinna być osoba, która ma takie doświadczenia i takie wykształcenie. A Lidia Staroń, senator, mogłaby być kandydatem, którego poprzecie w parlamencie? Nie. Dlaczego? Dlatego, że nie reprezentuje tych wartości, o których my mówimy. Reprezentuje przede wszystkim wartości prawicowe. My chcemy kandydata, otwartego kandydata, który no przede wszystkim ma na ustach hasła wolnościowe. No szkoda, że stało się tak, że pani Zuzanna Bluszcz niestety nie przeszła tej weryfikacji parlamentarnej, tak to nazwijmy. Wielka szkoda, bo byłaby to idealna kandydatka, która mogłaby spełniać wszystkie wymagania i byłaby ponadpartyjnym kandydatem. Nie chcemy stawiać na osobę, która ma kwalifikacje partyjne, bo to ma być człowiek, który ma stać za ludźmi. Zgodnie oczywiście z tym, o czym mówi ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Karolina Pawliczak, Klub Parlamentarny Lewicy. Bardzo, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.